Dzień dobry, witam klasę siódmą. Dzisiaj kontynuujemy temat z autoportretu, czyli każdy rysuje samego siebie. Zgodnie z tym, co Wam obiecałam, ja również będę rysowała samą siebie dla Was. Przyznam, że nie jest to dla mnie przyjemne zadanie, ponieważ po prostu nie cierpię rysować autoportretu. Czyjeś portret? Tak. Jak najbardziej, chętnie, nie ma problemu, ale siebie samej nie lubię. Dlaczego? Powiem Wam to już w audycji na żywo, jaką dzisiaj mamy. Niektórzy z Was mi już zaczynali przysyłać swoje prace, co mnie bardzo cieszy, że jesteście zaangażowani, ale ja zapowiedziałam, że to jest temat na 2 tygodnie, więc macie jeszcze tydzień czasu do następnej środy. Tak trzęsę, bo strugam sobie ołówki, nie zastrugałam wcześniej. Przyznam się, że kręcę drugi filmik, bo pierwszy mi się nie zapisał, nie wiem czemu, tak więc muszę rysować siebie po raz drugi. Do pomocy mam lusterko. No nie jest za czyste, nieważne, nie zwracajcie na to uwagi. Zaczynamy. Tak, jak było to omawiane na poprzednich zajęciach, od wykreślenia sobie mniej więcej tej całej naszej linii w liniach pomocniczych. Tutaj mamy już linię brwi, linię nosa. Nie będą usta, broda. Ja najchętniej będę malowała za pomocą tych kuleczek, jakie Wam pokazywałam, ponieważ dla mnie one są najłatwiejszą metodą. Na razie muszki wygląda dość dziwacznie. Dopiero teraz będę nadawała charakter, muszę sobie lusterko przełożyć. Słuchajcie, nie musicie rysować całej twarzy. Ja, tak jak tutaj na przykład pokazywałam na tym zdjęciu, gdzie jest tylko fragment twarzy z ręką przesłaniającą, jest to dozwolone, bo przypominam, że te Wasze rysunki mają charakteryzować Was samych. Mają mówić o Waszym samopoczuciu, o jakichś zamiłowaniach, tym co chcecie. Ważne jest, żebym widziała mniej więcej proporcje twarzy dobrze ujęte. Jak nie wyjdziecie sobie w miarę podobni do siebie, to się nie przejmujcie. Ja też nie wiem, czy uda mi się narysować siebie w miarę podobną. Tak jak powiedziałam, nie lubię autoportretów. Ostatni rysowałam na studiach, to już było parę lat temu. To jest raz. Dwa, już nie rysuję tak dużo jak kiedyś. Co też wiąże się z tym, że nie mam tak rozrysowanej ręki i też mi przychodzi z większym trudem narysowanie tego, co kiedyś nie stanowiłoby żadnego najmniejszego problemu. Maluję siebie tak zwanie en face, czyli twarzą do przodu. Pokażę Wam później nie do końca udany rysunek, jaki kręciłam w pierwszym filmie. Nie jestem z niego zadowolona, ale ja nigdy ze swoich autoportretów nie jestem zadowolona, tak więc tutaj akurat nie ma dyskusji. Jak człowiek się do czegoś przymusza, to mu zazwyczaj to nie wychodzi dobrze. Ja mam nadzieję, że Wy będziecie z chęcią malować. Nie przejmujcie się, jeszcze raz mówię, jak nie będziecie wychodzili podobni do siebie. Starajcie się zachowywać proporcje, czyli to, co tutaj zaczęłam. Zobaczcie, kółko, ten podział na 3. 3 kółeczka, które dzielą nam oczy, odstęp między oczami, 3 kółeczka na nos, 3 kółeczka na usta, linia, równo w środku oczu mamy brzegi linii ust, tutaj wychodzą kości policzkowe, między nosem a okiem mamy uszy. To jest najważniejsze. Jak uda Wam się zachować proporcje twarzy, a nie wyjdziecie do końca do siebie podobni, nie będzie źle, nie będę na to zwracała uwagi. Niekoniecznie musicie cieniować. Jak ktoś się w miarę dobrze czuje w cieniowaniu, to niech sobie cieniuje. Jak ktoś nie czuje się za dobrze w cieniowaniu, to lepiej, żeby nie cieniował.
Bo jak sobie zrobicie ładny rysunek, a cieniowaniem go popsujecie, co dobrze wiecie, że zdarza wam się tak, niestety. Możecie go robić ołówkiem, możecie robić farbą, tuszem, węglem. Możecie sobie zrobić delikatny szkic i poprawić go pisakiem albo markerem czarnym, tylko linie. Na przykład tak jak tutaj parę lat wstecz autoportret Wyspiańskiego zrobił wasz kolega z 7A. Ponieważ nagrywam filmy umieszczone na internecie, nie mówię ani imionami, ani nazwiskami. Wy wiecie, o kogo chodzi. Zazwyczaj staramy się zacząć od oczu. No, ja na pewno nie mam takich wielkich oczu. To już wiem, że tutaj po prostu coś mi poszło nie tak. Ja mam dość małe oczy. Łuki brwiowe mam wyżej na pewno, czyli już widzę tutaj błędy, jakie mi wychodzą. Gumka. Mam gumka. No niestety, taka jest prawda, że patrząc w lusterko, a ja patrzę w lusterko, jest trudniej. Kiedy bardziej chcę się skupić na tym, żeby wam coś przekazać, coś do was powiedzieć, niż na samym rysunku. Ja wbrew pozorom bardzo nie lubię mówić, jak coś rysuję. Lubię mieć ciszę, spokój, muzykę jakąś i żeby nikt mnie nie rozpraszał, bo jak już chodzę w taki etap rysowania, kiedy naprawdę coś rysuję, nie tylko żeby coś pokazać, wytłumaczyć, tylko już tak jak mnie w szkole uczono, no to wyłączam się całkowicie. Nikt mi nie może wtedy przeszkadzać. Dlatego też moja ręka już nie jest tak rozrysowana, bo w chwili obecnej no rzadko kiedy mam w domu możliwość takiego całkowitego odizolowania się od wszystkich, wszystkiego. Pamiętajcie, że oczy są bryłą okrągłą. I że oczy mają też swoje światło. No dobra. Teraz nos. Odwieczny problem. Z której strony zaznaczyć ten nos? No bo formalnie to on nam schodzi mniej więcej z obydwu stron. Tutaj widzicie, mniej więcej mam to poszkicowane. No, ale niestety, jak go narysujemy z dwóch stron, to wyjdzie nam taki fajny kufonik. Nos mocniej. Jeżeli nie bawimy się w cieniowanie, no bo jak bawimy się w cieniowanie, to po prostu cieniami go wyprowadzimy tak, że on będzie ładnie widoczny z jednej i z drugiej strony. Ale jeżeli nie bawimy się w cieniowanie, zaznaczamy od tej strony, od której świeci nam światło. Ja mam od strony lewej okno balkonowe, więc z tamtej strony mi świeci światło, więc zaznaczam go bardziej od strony lewej. Widzicie? Tutaj mam tą moją taką nosową kulkę dość niestety dużą. Taki mój urok na taką lekko zakrzywioną. Zaznaczam bardziej z jednej strony. Jeżeli nie mam takiej potrzeby, nawet nie muszę zaznaczać całego. Ja mam takie dość... Jedni będą mieli bardziej podłużne, inni bardziej okrągłe, bardziej kwadratowe proporcje twarzy, więc tutaj już jest to kwestia naprawdę indywidualnego dogadania się, dopatrzenia w swoje prace. Ważne jest też to, jaki kształt uszu nadajecie. Nie no, ta praca na pewno już widzę, że to nie będzie podobne do mnie. Ale nie zamierzam po raz trzeci zaczynać, kiedy już, tak jak wam powiedziałam, rysowałam wcześniej, ale mi niestety nie zapisał się filmik, nie wiem czemu. Coś tam poszło nie tak. Muszę obniżyć troszkę oczy.
bo widzę, że mam za duże. Muszę sobie obniżyć powieki. Tak, chciałabym mieć takie duże oczy, jak narysowałam. Jasne. Każda kobieta by chciała mieć ładne, duże oczy. O, no niestety, ja takich nie mam. No i usta. Teraz. Czas na usta. Usta najlepiej jest od tej linii łączącej je narysować. Muszę troszkę obniżyć poziom brody. Ja mam podwójny podbródek, więc muszę go narysować. Jak się będę zacinała i nie będę nic mówiła, to nie przejmujcie się tym. To nie jest dlatego, że nie chcę z wami rozmawiać, tylko bardziej dlatego, że no nie umiem tak na dobrą sprawę porządnie rysować i rozmawiać. Słuchać muzyki, tak, ale nie rozmawiać. Wiecie, w szkole jak coś z wami rysuję i rozmawiam, to są takie no, rysunki po prostu szkolne. A jeszcze, kurczę, patrzeć na siebie tak, z takiego ujęcia jak do dowodu, to już jest w ogóle gorzej. Ja uczę, jak skończę filmować, to ci zrobię. Możesz się napić od Antosia. Moja córka chce ciepłej herbatki. Są tam, siedzą w kącie, korzystają z tego, że mama kręci filmy i bajkę oglądają. Zobaczcie, że no mniej więcej coś tam wychodzi. Ja mam dzisiaj szczęśliwie dla mnie włosy związane. Czyli nie muszę się bawić w jakieś tam rozpuszczone, bo mam związane w kucyka. Też niech dziewczyny tutaj przemyślą, jak chcą mieć włosy. Trochę jestem rozczochrana. Zobaczcie, tak naprawdę jakbyście tyle narysowali, to już wam wystarczy. Jak ktoś ma ambicje rysować dalej, to jak najbardziej zachęcam. Jeżeli cieniujecie, najdrobniejsze cienie, nie cienie, niech one idą zgodnie z kierunkiem bryły. Twarz jest jedną wielką bryłą. Mamy tutaj same kąty głębienia, wypukłości i chcąc, nie chcąc, trzeba to wszystko ująć. Już na pewno bym nie chciała, żebyście robili pełne cieniowanie, bo to jest za trudne i wyjdziecie albo za ciemni, albo wam to nie wyjdzie. Ale jeżeli ktoś czuje się na siłach, to takie delikatne, delikatne, tak jak ja teraz robię na tym tutaj filmiku, może sobie zrobić. Można w waszym wypadku rozmazywać sobie ręką. Takie delikatne cieniowanie tak naprawdę nie da wam jeszcze przestrzennej bryły, bo żeby była przestrzenna bryła, to musi być mocno pocieniowane. Ale jakiś zarys tej bryły, mniej więcej, takie zaznaczenie, to już wam da. Ani ten trzona, ani to twoja, ani kupeli. Pomyślcie o tle, pomyślcie o tym, co dodacie do swojego rysunku, żeby pokazał ten charakter. No ja, pomimo że rysuję siebie tak na wprost i tak jak nie lubię, wydaje mi się, że trochę wyglądam na taką, jak się w chwili obecnej czuję. Jakbyśmy byli w szkole, to byśmy rozmawiali teraz o tym właśnie, jak się w chwili obecnej czujecie,
czy dobrze, czy zestresowani, czy radośni. Nie zagłębiałabym się może w przyczyny tego, ale byśmy o tym rozmawiali. Rozmawialibyśmy o tym, co was kręci, co wam chodzi po głowie często. I sugerowałabym właśnie, żebyście się na tym zastanowili i tego typu rzeczy, myśli starali się pokazać na swojej pracy. Spokojnie, jeżeli to komuś po głowie chodzą konie, bo kocha konie, bo jeździ do stadniny koni, a wiem, że tacy są, a teraz na przykład nie może do tej stadniny pojechać, może gdzieś narysować sobie konie biegające po głowie jak najbardziej, albo może sobie podkowę konia naokoło głowy zrobić. Chodzi o to, żeby pokazać coś więcej. No, nie po głowie co chodzi. Nie chodzi to, że po prostu chętnie bym poszła na dłuższy spacer. Nie pójdę teraz, niestety. Został mi tylko balkon. Usta. Jak pocieniować usta, bo tam ostatnio było jak namalować, niekoniecznie jak je wycieniować. Najczęściej jest tak, że górna warga jest wyraźniejsza, ciemniejsza, więc zawsze nad nią troszkę więcej pracujemy. Linia łącząca nasze usta jest zawsze mocniejsza, wyraźniejsza. Dolna warga jest jaśniejsza. Słuchajcie, tu nie chodzi o samą akceptację własnego wyglądu w tej pracy. Chodzi raczej o zagłębienie się tak bardziej. Czasami jak rysuje się autoportrety, to można dopatrzyć się w nich właśnie swoich emocji, swoich przeżyć, swoich nastrojów. Rysowanie autoportretów jest jedną z form diagnozy w różnych zakładach z młodzieżą, z problemami bądź z zaburzeniami. Jest jedną z form diagnozy, czy leczenie postępuje, czy nie postępuje. Jest formą badawczą ludzi. Coś mniej więcej jest. Nie. Ja tak mniej więcej staram się zaznaczyć cienie i światła, podkreślając tylko mniej więcej. Nie robię tego na studiach, jakbym tak narysowała, to by zaraz mnie pani nasza wyśmiała. Powiedziała, że to jest płaskie, że tutaj w ogóle nie ma bryły, że jest to wszystko za słabe, zbyt jasne. No niestety, miałaby rację. Wy na studiach nie jesteście, wy możecie robić wszystko jeszcze w sposób bardzo delikatny, bo
w Waszym przypadku lepiej jest zrobić to bardzo i delikatnie, jak przesadzić. Widzicie mniej więcej, że tutaj jest zarys twarzy. Nie zapominajcie o szyi. I też pamiętajcie, oczy mają powieki. Rzęs nie malujemy sterczących, nie mamy dookoła. Po prostu w Waszym wypadku bezpiecznie będzie pogrubić kreskę. Jak starać się malować jakieś głębsze rzęsy, większe, sterczące, chyba że ktoś naprawdę charakteryzuje się bardzo, bardzo długimi rzęsami. Jak rysuje się autoportrety, portrety kogoś tak na zamówienie ze zdjęć, to potrafi się tygodniami nieraz poprawiać, dociągać, bo czasami przeciągnięcie czegoś o milimetr, o dwa, powiększenie, zmniejszenie bądź zrobienie innego cienia czynią postać bardziej bądź mniej do siebie podobną. Nie będę Wam przedłużać. Widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Waszym zadaniem zrobić autoportret. Pokażę Wam tutaj ten wcześniejszy nieudany z poprzedniego filmu. Tylko że nie wygląda to dobrze na zdjęciach i filmie, dlatego że zrysowany troszkę węglem, troszkę ołówkiem i się błyszczy. Tutaj już coś było dodane, takiego pokazującego charakter, nastrój. W tym przypadku tutaj nie dodałam nic, skupiłam się tylko na samym portrecie. Teraz powinnam się właśnie bawić, żeby coś tutaj dodawać, wypełniać w tle. No ale jakbym się tak bawiła, to by dużo czasu zajęło. A po co Wam marnować czas jakimiś godzinnymi filmami, jak spokojnie możecie poświęcić ten czas na rysowanie, pracę, odpoczynek. No, do przyszłej środy musicie mi już oddać te Wasze autoportrety, więc zachęcam do tego, abyście skupili się na pracy. Ja Wam dzisiaj już dziękuję. Widzimy się w połączeniu na żywo w godzinach Waszych lekcji. Wtedy sobie trochę więcej porozmawiamy, między innymi o autoportretach, ale też o innych ważnych tematach, między innymi o projekcie, który nam chyba troszkę na razie stoi. Tak więc przypominam się z projektem. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia. No i nie mogę wyłączyć. Ha.